Przystanek Koszalin to program o ludziach pochodzących z różnych części świata. Do Koszalina przyjeżdżają w różnym momencie swojego życia, zaczynają tu pracę, zakładają rodzinę, zostają na chwilę lub na dłużej. Warto poznać ich bliżej. Bohater dzisiejszego odcinka pochodzi z Jordanii. Salamu alaikum, ana Khaled Tartir. Jit ala Bulanda fi 89 u jit ala Koszalin fi 90. Dzień dobry, nazywam się Khaled Al-Tartir. Przyjechałem do Polski w 1989 roku, a do Koszalina w 1990 roku i od tego czasu mieszkam w Koszalinie. Przyjechałem na studia, właśnie dostałem stypendium z mojego kraju na Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. I przyjechałem właśnie, zacząłem najpierw studia języka polskiego w Łodzi. To trwało rok czasu. I po zaliczeniu języka i zdaniu egzaminu, to przyjechałem do Koszalina na Wyższą Szkołę Inżynierską wtedy była i zaczęliśmy studia. Kierunek mój był ochrona środowiska. Studiów w Koszalinie nie ukończył. Podjął pracę w firmie odzieżowej. Wkrótce postanowił prowadzić biznes na własną rękę. Otworzyłem sam własną firmę. Zaczęliśmy sprowadzać odzież z Niemiec, z Europy i na dużą skalę tego szło naprawdę bardzo sporo. I to trwało do 2000 roku. Potem po prostu przepisy się zmieniły i trzeba było pomyśleć o czymś innym. Przepisy się zmieniły i biznes nie szedł już tak dobrze jak wcześniej. Dokładnie tak. Kiedy otworzyłeś ten lokal? W 2000 roku właśnie, w maju, czyli już prawie 15 lat jesteśmy właśnie tutaj w tym miejscu. I to był jeden z nielicznych wtedy lokali, który serwował kuchnię? Dokładnie, kuchnia arabska, to byliśmy pierwsi w Koszalinie, a jeśli chodzi o samego kebaba, to właśnie my byliśmy, że tak powiem, pionierem w tym, to ludzie przychodzili i pytali, co to jest, na czym to polega, jak to się je, ale teraz to już wiadomo, ludzie, tego jest dużo więcej, ludzie jeżdżą za granicę, wiedzą, teraz już każdy wie, czego chce. Jest to popularne danie. Dokładnie. Czym twoje kebaby i twoje potrawy różnią się od innych serwowanych w podobnych lokalach w Koszalinie? To znaczy, jeśli chodzi o mięso, to mięso jest każdy jest taki sam, tylko że sposób przygotowany. To są przyprawy, dodatki do kebaba, pieciwo. O tych przyprawach porozmawiajmy. Czym tu pachnie? Jakimi przyprawami doprawiane są te kebaby? to są moje tajemnice. To są korzenne przyprawy. Nie będę mówił konkretnie, co to jest, ale to są korzenne przyprawy, które dodają ten aromat i smak do mięsa, czy to jest baranina, czy to jest kurczak. I właśnie to jest moja siła, że każdy, który wchodzi do centrum, czuje zapach, to sprowadza go tutaj do mnie ten. Ale powiedzmy o tych przyprawach, które są typowe dla kuchni arabskiej właśnie. To znaczy tak, nie tylko arabskie, to powiedzmy azjatyckie, to są kminek, kurkuma, kardamon. I jeszcze kminek rzymski, gałka muszkatołowa. Aromatyczne przyprawy stosowane w kuchni Khaleda wymieniać można długo. Tajemnica sukcesu potraw z ich udziałem tkwi w odpowiednich proporcjach mieszanek. Jak ja przygotuję mięso, to naprawdę z 20 różnych przypraw muszę dodać do każdej potrawy. W menu potraw serwowanych przez Jordańczyka znajduje się wiele dań, których nazwy zdradzają pochodzenie szefa kuchni. Jeśli chodzi o makaron po jordańsku, to jest makaron, który jest robiony w sosie pomidorowym z mieloną baraniną i przyprawiony właśnie w taki specyficzny smak na ostro. Czyli inne spaghetti? Nie, to nie spaghetti, to jest... Naprawdę, trzeba spróbować, żeby widzieć, co to jest, bo wygląd może i wygląda, ale smak to zawsze to jest nasz atut, to jest smak. Mamy jeszcze taką typową jordańską czy palestyńską potrawę, falafel to się nazywa. To jest danie, które dla tych ludzi, co nie jedzą mięso. To są kotlety robione z cieciorki.
i to podawane w sposób tak w picie arabskim, z sosami, z surówkami. I to może być różne, może być ostry, może być łagodny. To zależy co klient sobie życzy. Te potrawy smakują miejscami, z których przyjechałeś. Ja się urodziłem w Ammanie, to jest stolica Jordanii, w 70 roku. Uczyłem się, zdałem matury i po zdaniu matury to właśnie przyjechałem od razu tutaj. Także przyjechałem do Koszalina jako małe dziecko. 19 lat miałem i dopiero tutaj wszystko, no, że tak powiem, się nauczyłem. Jestem tutaj już w Koszalinie 25 lat, także... Z kim tam mieszkałeś? Jak dużą, jak liczną rodzinę miałeś? Nasza rodzina to tata, mama i nas 8 dzieci było. Tak, 4 dziewczynki i 4 chłopaków. Ja jestem najstarszy i najmłodsza siostra, to między nami jest różnica 16 lat. Amman liczy ponad 2 miliony mieszkańców, Koszalin nieco ponad 100 tysięcy. Co jeszcze różni oba miejsca na ziemi? Jedyna jest różnica to jest klimat. Naprawdę, to jest, tam jest dużo cieplej, jest fajna pogoda. Powiedzmy, lato jest dużo dłużej niż tutaj. Tutaj mamy ile? Z 90 dni. 3 miesiące, tak. Tak, a tam mamy odwrotne, 90 dni zimy. I to jest ta jedyna różnica. Tutaj jest czysto, jesteśmy nad morzem. To mi się podoba. A jak wygląda klimat? Tam klimat jest taki bardziej pustynny, sucho. Jak wygląda zima? Zima, jak ja tam wychowałem, to zima była łagodna i no powiedzmy tak 15-10 stopni to był ten minimum. Na dzień dzisiejszy to wszystko się zmieniło. Tam jest i śnieg, i są minusowe temperatury. Także jest teraz prawie taka sama pogoda jak tutaj. Rodzina Khaleda została w Jordanii, poza bratem, który wyjechał do Arabii Saudyjskiej. Jak często tam wracasz? Czy tęsknisz? Właśnie to jest ten okres świąteczny, noworoczny. To jest mój wyjazd, to ja zawsze jeżdżę do domu, do rodziny. Nie masz problemu, żeby w tym okresie właśnie tam wyjechać, dlatego że nie obchodzisz świąt tak jak my. Dokładnie tak. To jest dla mnie jedyna okazja, bo jest wolne, jest bar zamknięty i mogę sobie wyjechać z rodziną. Ja jestem muzułmaninem. Nasze święta trochę w innym okresie są i dlatego właśnie w tym czasie ja mam wolne. Tym, co łączy święta Polaków i Jordańczyków, jest niewątpliwie radość spotkania z bliskimi oraz smak potraw typowych dla tradycji pielęgnowanych w obu miejscach świata. Rodzina się zjeżdża na świętach i to musi być stół nastawiony, musi być wszystkiego. Przede wszystkim baranina w różnych postaci. To jest nasze powiedzmy, główne danie. To może być z ryżem, może być gotowane, może być... Przeważnie z ryżem to jest podawane, to różne potrawy i w świętach to koniecznie musi być baranina. No to opowiedz proszę trochę o tych świętach, jakie święta obchodzicie? Mamy tak, jak w Polsce są dwa ważne święta. Jest jeden po Ramadanie, to jest miesiąc postu i mamy potem święta, które się nazywają Bajram. Każdy muzułmanin, jak już po 30 dniach postu, dla niego to jest właśnie już ulga i wtedy świętujemy wszyscy. Nasze święta wyglądają w ten sposób, że zbiera się najpierw mała rodzina, czyli mi, tata, dzieci, a potem jedziemy do większej, do dziadków i tak wszyscy się zbieramy przeważnie o ojca naszego w naszym domu i tam cała rodzina z dziećmi, ze wszystkimi na obiad albo na obiad o kolację. Ważna część rodziny Khaleda mieszka w Polsce. W Koszalinie właśnie się urodziłem, też z Jordanką, mamy
dwie córki, mieszkamy tutaj w Koszalinie. Mam też dwóch starszych, syn i córka z poprzedniego małżeństwa. Córka ma 22 lata, syn ma 20 lat, a te młodsze mają po 4 i 2 lata. Muszę zapytać o model mężczyzny, kobiety tam i tu w Polsce. Na ile to są różne światy? To jest taki temat właśnie dla ludzi, którzy nie byli tam. Ja nie mówię tam, ja jestem z Jordanii. Jordania jest takim otwartym krajem. Jest właśnie, jest, nie ma nic innego jak tu w Polsce. Kobieta ma swoje prawa, mężczyzna ma swoje prawa. To nie jest tak, gdzie kobieta, jak się mówi, z tyłu za wielbłądem albo za osłem. Nie, to jest nieprawda. Ona jest z przodu, ona jest ważniejsza nawet niż mężczyzna. Bo ona prowadzi dom, ona wychowuje dzieci, ona jest ważniejsza. Ma dbać o ten dom i ma pilnować, żeby niczego nie zabrakło. A w waszym domu kto rządzi? Mi się wydaje, że ja, ale to jest nieprawda. Tutaj w Koszalinie tworzycie dosyć liczną społeczność. Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Właśnie to jest problem. Nas jest powiedzmy około 20 osób, a ze spotkaniem to jest problem. Każdy jest zabiegany, każdy ma swoje sprawy i to naprawdę bardzo rzadko się spotykamy. A jak się spotykacie? Ja mam żal do wszystkich właśnie naszych kolegów, gdzie nie jesteśmy razem. Nie możemy chociaż w jeden dzień, powiedzmy w miesiącu się spotykać, a powinniśmy. Jest trudno. A jak się spotykacie, w jakim języku rozmawiacie? Arabski. Jeżeli zdarzają ci się sytuacje, kiedy jesteś zły, kiedy wybuchasz, to w jakim języku to się dzieje? Zazwyczaj jestem spokojnym człowiekiem, nie wybucham, nie krzyczę, a jeśli mi to się zdarzy, to po polsku. Jak ci się żyje w Koszalinie? Czy masz takie miejsca, które szczególnie sobie upodobałeś, w których lubisz odpoczywać? To znaczy, w Koszalinie to jest moje miasto, ja zawsze mówię, Koszalin to jest moje miasto, ja tutaj się wychowałem, fakt, że przyjechałem trochę nie jako malutkie dziecko, ale tutaj się wychowałem, kocham Koszalin, kocham ten spokój, co jest w Koszalinie i ludzie po prostu, którzy nie widzą we mnie obcokrajowiec, tak jak w innych krajach, ktoś gorszy od nas, wręcz odwrotnie, podchodzą, chcą rozmawiać, chcą pogadać, chcą się dowiedzieć coś ciekawego. Dopytują, skąd jesteś? Dokładnie tak. I jak chodzę, powiedzmy, z żoną, żona jest muzułmanką, też w chustce, to też się baliśmy na początek, gdzie będzie co anti, gdzie co oni tutaj robią, co oni tutaj chcą. A wręcz odwrotnie, ludzie przychodzą, się uśmiechają, patrzą na nas z serdecznością, a nie z wrogością. Program nosi nazwę Przystanek Koszalin. Czy to jest przystanek na chwilę jeszcze, czy na zawsze? Raczej na zawsze. Ja tutaj tyle lat już jestem, sobie nie wyobrażam wrócić do siebie, bo bym musiał zacząć od nowa. Ja już nie mam tam kontaktów, nie mam kolegów, nie mam nikogo, ja po prostu tutaj wszystko mam. Mam swoich znajomych, mam kolegów, mam rodzinę, mam wszystko. Prowadzenie baru, tego wymarzonego, pełnego gości, takiego, który pachnie własnoręcznie przyrządzonymi potrawami, jest spełnieniem marzeń Khaleda. O czym jeszcze marzy sympatyczny Jordańczyk? O tym, by biznes, który polubili koszalinianie, stał się zgodnie z tradycją rodzinnym biznesem. Mój dziadek w gastronomii siedział, tata, ja jako małe dziecko chodziłem do taty do pracy i teraz to robię i to lubię. Nie mam zamiaru nic zmieniać, będę dalej to robił, dopóki mam siły. I pomału wprowadzam mojego syna, żeby też dalej to ciągnął.